obcy Beyond Meat wierzą, że istnieje lepszy sposób na żywienie planety. Ich misją jest stworzenie białka przyszłości z roślin w postaci burgerów, parówek i innych tego typu podobnych rzeczy. The main ingredients in Beyond Meat's latest burger are peas, rice and mung bean for protein, beets for color, and potato starch and coconut oil for juiciness. But what about the blood? Don't worry, it's beet juice. Mięso składa się z czterech składników: białka, tłuszczy, minerałów i wody. Beyond Meat stworzyło odpowiednik roślinny z tych samych składników, nie poświęcając przy tym smaku i tekstury. At Beyond Meat's R&D lab, food scientists, chemists and engineers are perfecting the art of the animal-free burger. We like to think of meat and not in terms of its origin, say from a chicken or a cow, but in terms of its molecular composition. So the proteins, the carbohydrates, the lipids, minerals, and vitamins, all of which are available, except for cholesterol, in the plant kingdom. All of the facility's R&D lab technicians are trained meat sommeliers. My job here is to figure out what makes meat taste and behave like meat at the molecular level and then go out into the plant kingdom and identify materials that behave the same way. Przy tym produkcja mięsa roślinnego w porównaniu do tradycyjnego mięsa jest procesem bardziej zrównoważonym, oszczędzającym więcej zasobów. I tak, bazując na konkretach, burger roślinny Beyond Meat w porównaniu do burgera wołowego oszczędza o 99% więcej wody, zużywamy do jego produkcji o 46% mniej energii, oszczędzamy około 90% więcej terenu oraz emitujemy do atmosfery około 90% mniej gazów cieplarnianych. Firma powstała w 2009 roku w Los Angeles, a jej produkty można było kupić 4 lata później w popularnej sieci supermarketów w Stanach Zjednoczonych. Warto tutaj dodać, że w markę zainwestowali tacy giganci jak Bill Gates czy Leonardo DiCaprio oraz gigant przemysłu mięsnego, jakim jest Tyson Foods, który później zresztą wykupił 5% udziału w marce. Czy naprawdę nie poświęcili smaku i tekstury? Chodźmy się przekonać. Pierwszy w Polsce Beyond Burger dostępny był w lokalu House of Satan przy ulicy Wajdeloty 3 w Gdańsku. Jak możemy przeczytać na Facebooku, lokal ze 100% roślinną kuchnią autorską. Gotujące typiarę, dużo brokatu i trochę imprez, a wszystko to w klimacie more than food. Zamówiliśmy 2 zestawy Beyond Burger i 2 lemoniady, do których dostaliśmy plastikowe rurki. Ale okazało się, że są z zacniejszego plastiku i można ich używać wielorazowo. Koszt jednego zestawu to 39 zł. W zamian otrzymujemy tytułowego burgera w bułce domowej roboty w towarzystwie surówki, pieczonych ziemniaków i chipsów. Po wstępnych oględzinach rozbiórka burgera pokazała, że między obiema połówkami bułki znajdziemy pomidora, smażoną cebulę, ogórka, wegański ser, sałatkę, sos i burgera. Burgery przylatują do nas zamrożone drogą lotniczą ze Stanów. Niestety, nie ma innej możliwości, bo tam są produkowane. Myślę, że stąd wynika też jego dość wysoka, jak na roślinnego burgera, cena. Rozkroiliśmy burgera, żeby dokładniej przyjrzeć się jego strukturze. Jak możecie zobaczyć, bardzo przypomina, o ile pamiętam, strukturę i kolor mięsa. To chyba najlepsza wegańska podróbka, jaką widziałam w życiu, nie licząc roślinnego smalcu od mojej mamy. W końcu nadszedł czas na testy. Dla mnie smakowało jak mięso. Nie jest to coś, co chciałabym jeść codziennie, bo uważam, że kuchnia roślinna oferuje o wiele więcej rarytasów, które nie są podróbkami mięsa. Jednak jest to dobra alternatywa dla osób, które po prostu lubią mięsny smak, nie chcą z niego rezygnować, a chcą ograniczyć spożycie produktów odzwierzęcych. Ja jeszcze spróbuję na pewno nie raz. Pamiętajcie, liczą się małe kroki. W chwili publikacji filmu burgery są już dostępne również w Warszawie. Próbowaliście? Będziecie próbować? Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku, pa! Firma powstała w 2019... Firma powstała...
Firma powstała w 2009 roku w Los Angeles, a jej produkty można było kupić już 4 lata później w popularnej sieci supermarketów w Stanach Zjednoczonych. Warto tutaj dodać, że w startup zainwestowali tacy inwestorzy jak Bill Gates czy ona. Przesunęła się już w ogóle na środek. Gdzie? Mam tu przejść? Okej. Firma powstała w 2009... Kurczę. Firma powstała w 2009... Zimny łokieć.